Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z polskiego horrorku Layers of Fear. W ostatnim odcinku skończyliśmy w piwnicy, po tym jak nasz malarz alkoholik spadł do piwnicy. Jakieś dziwne odgłosy. Czyli nie wiem, czy to jest do końca piwnica, chociaż chyba tak. Widzimy, że ona nie jest w najlepszym stanie. Dobra, tutaj musimy sobie chyba światełko odpalić. Dobra, na sam początek takie coś. No okej. Chyba tutaj już nic więcej nie będzie. Ten podobny obraz widziałem chyba w jego studiu, ale nie jestem pewny. Te obrazy wiszą chyba w całym domu, w każdym pokoju, no wszędzie dosłownie. Chyba. Dobra, no chyba tutaj już w piwnicy nic więcej nie znajdziemy. Ale ten obraz, no naprawdę. Kulejemy po tym upadku, no w sumie się nie dziwię, bo z dosyć dużej wysokości spadł. Zobaczcie, tutaj jeszcze w dół, więc taka sama wysokość, więc no w rzeczywistości naprawdę to bolało, musiałoby boleć. Jest chyba taki sam obraz, z tym, że tamta kobieta nie miała czegoś, nie wiem jak to nazwać, szmaty na głowie, coś. Nie wiem jak to nazwać. W szafkach zgaduję, że nic nie będzie, oczywiście nic nie ma. Pewnie trzeba już stąd wyjść. Możemy globusem. Co? Zawsze chciałem mieć takie fajne drzwi. Gdzie się zatrzyma? Gdzie się zatrzyma? Panie i panowie, gdzie się zatrzyma? No kuźwa, zatrzymuj się. Gdzie się ten globus zatrzyma? Gdzie? Na Amerykach? Nie. No. Gdzie? Gdzie? Na Europie! Pięknie! Oczywiście jako zatrzymałem, no ale nieważne. Ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Dobra, to... Jezu, i znowu te szepty. Mam nadzieję, że nic za nami nie stoi. Tego tutaj nie było. Now, tiny bit to the left. Lekko w lewo. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Czyli prawdopodobnie, nie wiem, to była albo jego żona, mówiło o swojej żonie, albo o jakiejś modelce, z którą zgadzał żonę. Tylko szczur? Skąd on wybiegł? Z gomisia? Gomiszka? Nie. Wszyscy nie... Misiek nawet nie jest rozwalony. Skąd ten szczur wybiegł? I drugie pytanie, po co on wbiegł do ognia? Jestem. No przyznam się, to było już... To było straszne. Bardzo straszne. Tylko... Są książki?
książki. No, chyba tutaj nie stały. Skąd one się tutaj wzięły? Dobra, wychodzimy z tego dziwnego pokoju. Znowu inaczej wszystko wygląda. Tutaj nawet tej szafy nie sprawdzam. Naprawdę tego chcecie? Ja naprawdę tego nie chcę robić. Gdzie ona płacze? Jesus Christ, nie chcę. Ja naprawdę tego nie chcę robić. Dziękuję. Jezus, to mnie... Nie, ja naprawdę nie, ja nie chcę, ja naprawdę tego nie chcę. Błagam, żeby mi teraz coś nie wyskoczyło. Jesteśmy w spiżarni. Bo już byliśmy w tej spiżarni. Tak mi się coś kojarzy. Że chyba w niej byliśmy. Nóż. Nie mogę wziąć. Dlaczego nie mogę wziąć noża? Się boję. Jabłka. Pomidory. Przepraszam, pomidory. Mogę wziąć pomidory? No. Dlaczego nie mogę wziąć czegoś za obronę? Się boję. Naprawdę, ja się boję. Jestem tida. W sumie głupio się boję i chcę wyjść. Nie, ale no okej. Jesteśmy w kuchni znowu. Tutaj jest dokładnie to samo. Czyli... Co to do cholery jasnej było? Co? Witam w dziwnym domu. Jeszcze te szafki. Jak to stąd wyjść? Dobra, nie, ja się boję tej gry, naprawdę. Ona jest straszna. Co jeszcze trzeba tutaj zebrać? Po co ja to robię? Po co ja w ogóle zaczynałem? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Chciałem wybrać... Not one of those bread ones. Nie jeden z tych do krojenia chleba. Needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Mówiłem, że to alkoholik. Tylko dlaczego tutaj światło nie chce zapalić? Dlaczego ci światło nie chce zapalić? Dobra. Można wyjść. Można wyjść. Można wyjść. Spoko. Spoko. Znowu te... Dziwne szepty. O! Już? Jakiś obraz powstał.
flamingi? Nie, jakieś... Chwila. Są jakieś ptaki, nie wiem co to może być. Aha, dobra. I tutaj nam się pokazało... To jest to samo co on mówił wcześniej. Nie, i dlaczego to się zamyka? Mówić otwarte. Ta reszta jest jeszcze zamknięta. Aha, i tutaj mamy naszą notatkę. No to już czytaliśmy. Tutaj było coś innego. Bezkształtny mar. Dlaczego jak idziemy przez taki korytarz, to się czasami zmienia kolorystyka, a czasami nie? Ty boję. Wchodzimy do windy, zamykamy się i jedziemy bliżej. Ja już mógłbym z niej nie wychodzić, naprawdę. Mógłbym z niej już nie wychodzić. Co? Co to cholera jasna było? Nie za... Dziękuję. O nie. O nie, nie, nie zatrzymuj się. Trochę wyżej. Musiała się w tym miejscu zatrzymać. Gdzie akurat... jest taki zakręt od razu. Wydawało, że tutaj są otwarte drzwi. Co? Tylko drzewo. Tych drzwi chyba nie było. W ogóle tych drzwi nie zauważyłem. Wiecie co, ja nie chcę tutaj wchodzić. Mamy jakiś kluczyk. To weź się i ja stąd wychodzę. Uh-oh. Mamy taki leciutki problem. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Nie każ mi błagać. Czyli wychodzi na to, że jego żona była pianistką, nie on. Zamknięte. Damn. Oczywiście zegar przedwojenny. Pokaż. O. O nie. O nie. O nie. O nie. Nie. Nie, to w grze. Ten obraz. Ten obraz to pies. Jezu, jakie ten gość ma schizy. Biedny piesio. Biedny piesio. Żal mi go. Wiecie co? Ja myślę, że to wszystko nie dzieje się naprawdę. To się dzieje u niego w głowie. W głowie naszego głównego bohatera. Co my tutaj mamy? To jest jakieś odbicie? Tak. Jakieś napisy od tyłu. Można tego cofnąć. W sumie nawet lepiej. Ale zaraz, chwila. Dlaczego tutaj jest taki... Tak się to świeci bardzo.
tam, bo ten globus właściwie oświetla, chociaż też nie wiem z czego to oświetla. Skrzyżowanie. Ja mam prosto. No! W sumie to ja nawet bym nie chciał tutaj wchodzić. Co tutaj mamy? Szczur tam wbije. Tutaj mamy blokadę twórczą, jak to tam było napisane w innej grze. Dziwne rzeczy się dzieją. Zaczynają się naprawdę bardzo straszne rzeczy dziać. Jakaś libacja alkoholowa była w tym domu. Libacja. Myślałem, że to szczur. Prawdopodobnie to jest jego żona. Na tych wszystkich zdjęciach. No, lampa jest idealnie ustawiona. Może znajomy. Co to cholera, jasne było. Suka bled. Co? Ale... Ale co? Co to było? Krzesło? Nawet nie ten, nie... Nie zdążyłem zobaczyć. Nope. Nope. To nie chce iść. To nie chce iść. Naprawdę. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ja się boję. Mamo? Mamusiu, się boję. Ja się boję. Naprawdę. Jeszcze też kuleje dodaje strachu. I to, że nie można sprintować. My już chyba tutaj już byliśmy. Zapalimy się. Łuko! Witam. Ale to mój dom, proszę stąd wyjść. Tylko błagam, błagam, żeby ten fotel za nami nie stał. Cześć! Spoko. Ale ja chcę się stąd wydostać. Chcę się stąd wydostać już. Chcę się stąd wydostać, naprawdę. Okej. Nie chcą nas puścić. Cic. Dlaczego one się musiały otworzyć? Okej. Świeczuszki, świeczuszki. Świeczuszki, świeczuszki. Myślę, że jesteśmy bezpieczni. Mam nadzieję. Tutaj się nic nie zmieniło. Gadasz? Nie, to tylko wiatr. Szczęście. Czy co, ja się tutaj zamknę? To się, one się zamknęły? Tak. Coś jest? Nie ma. Co się ze ścianami dzieje?
sobie. Potworze zły. Co to? Co to? Jeszcze tutaj jest? Nie chcę tam wychodzić, naprawdę. De, co to? What the fuck? Mówcie mi, że ten ziomuś wyszedł z obraza. Tam wrócił. Wtedy się naprawdę już zesrał. Dziwny, długi koryta. Zamkniemy się tutaj. Tutaj mam nadzieję, że butelki znowu nie wylecą. Nie. Jest inna sypialnia? To wygląda. Zapuśćmy jakąś muzyczkę. Będzie miło, będzie przyjemnie. Co się dzieje ze z podłogą? Co się dzieje ze ścianą, z sufitem? O co chodzi? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Tam był obraz. Był obraz, prawda? Ale co się z tym wszystkim stało? Co to jest? Co się z tym wszystkim stało? O co chodzi? O co chodzi? Co się zamknęło? Nie możemy wyjść. No to przybrało bardzo dziwną postać. Nie można kucać. Szkoda. Co my tutaj mamy? Coś było. Coś było. No przecież coś było. Porywacze protez, nienasyceni dranie. Nie mogę sobie pozwolić na nową. Dlaczego akurat tą cholerną nogę? Tak, on ma na pewno protezę. Tutaj. Coś można zrobić? Wiecie co, skoro muzyka to wszystko zrobiła, to może i gdy ją ponownie włączymy, to odwrócimy to. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around, so funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she blew my nose, miałem rację. I fell, and when I rose, I felt ashamed. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all. Ta muzyka mnie niepokoi to bardzo. Dlaczego są lustra jeszcze takie czarne? Znowu te cholerne szepty. Ja chcę stąd wyjść. Zarysowuje nam się coraz bardziej obraz. Co to może być? I odsłoniło nam się kolejne. Aha, i to jest powieść o tej jego krwi. Ściana nam się znowu zmieniła. Tutaj w ogóle już nie ma tego krzesła. Skrzyń. W ogóle jakieś dziwne. To jest
Nie wiem, co to może być. Tutaj na pewno jest jakaś krew. Jakaś jakby kobieta? Jakoś... Nie wiem. Nie wiem naprawdę, co to może być. Nie wiem. Ale o tym przekonamy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jak zwykle zostawcie łapkę w górę i najlepiej subskrypcję, a najlepiej to i to. Więc po, do następnego razu.